Koncerty, występy gwiazd i wesołe miasteczko Dni Bełchatowa zawsze przyciągały tłumy. W tym roku było podobnie, choć pogoda nie rozpieszczała. W sobotę ukrop, a w niedzielę popołudniowe burze i deszcz. Mimo tych niedogodności Dni Bełchatowa należy zaliczyć do udanych. Jak zawsze zainteresowaniem cieszyły się stoiska, głównie te, w których sprzedawano wyroby rękodzielnicze i regionalne. Wiele osób przyszło na koncerty gwiazd, zagrali m.in. Donatan i Kleo, Krzysztof Krawczyk, a w sobotę Andrzej Piasek Piaseczny. W tym roku zamiast głośnych fajerwerków postawiono na pokaz laserowy przy dźwiękach muzyki. Ten pokaz również cieszył się dużym zainteresowaniem widzów.